Rozwój sztucznej inteligencji w przyszłości może przyczynić się do zwiększenia produktywności pracowników z takich branż jak ubezpieczenia, finanse czy też bankowość. Tutaj świetnym przykładem może być zastosowanie chatbota, czyli programu komputerowego, który umożliwia konwersację z użytkownikiem w czasie rzeczywistym. Część z klientów jest gotowa zaakceptować korzystanie z robotów w obsłudze i zaakceptują fakt, że no, tą konwersację nie prowadzi z nimi żywa osoba, a prowadzi robot, ale pod jednym warunkiem, że ten algorytm będzie działał doskonale i będzie prowadził do skrócenia czasu jakby obsługi. Z drugiej jednak strony przewaga człowieka nad maszyną wyraża się przede wszystkim w twórczym znajdywaniu nowych rozwiązań, kreatywności, współpracy z innymi ludźmi, co też niewątpliwie jest zawsze jednym z kluczowych elementów sukcesu biznesowego. Najczęściej dzisiaj algorytmy, z którymi mamy do czynienia, które nazywamy sztuczną inteligencją, specjalizują się w rozwiązywaniu jednego ściśle określonego problemu. Tak więc nie grozi nam to, aby w jakiś bliskiej przyszłości maszyna zupełnie zastąpiła naszego doradcę. Rozwój nowych technologii przyczyni się nie tylko do zastąpienia pracy człowieka poprzez maszyny, ale również wykreuje zupełnie nowe zawody, o których istnieniu dotychczas nie pomyśleliśmy. Zwiększone zapotrzebowanie na pewno będziemy obserwowali w takich profesjach jak data scientist, inżynier do spraw machine learning, trenerzy sztucznej inteligencji, czy też w końcu menedżerowie zarządzający zespołami mieszanymi, złożonymi zarówno z ludzi, jak też maszyn.